było nam naprawdę bardzo ciężko wybrać najlepszą i najładniejszą choinkę. Decyzja była bardzo ciężka, dlatego tak poprosiliśmy również dyrektorów szkół, żeby pomogli nam zadecydować, która z choinek była najpiękniejsza. Dlatego chciałabym tutaj bardzo serdecznie pogratulować poprzez panią dyrektor i wręczyć nagrodę. Zapraszamy wszystkie dzieci. Jest mi niezwykle miło uczestniczyć w dzisiejszym przepięknym spotkaniu, na którym dokonano uznania i wręczenia nagród związanych z dekorowaniem pięknych, świątecznych choinek. Jest to przepiękny zwyczaj, który przybliża nam naszą setek lat istniejącą tradycję. Na pewno jest to fajna i pożyteczna impreza dla wszystkich młodych ludzi. Uczy pracy, uczy przygotowania, fantazji, także jest to na pewno miłe spotkanie. Ale przy tej okazji, jak Państwo wiecie, jestem przedstawicielem firmy drobiarskiej, firmy mięsnej, która zajmuje się przetworem, przetwarzaniem mięsa i produkowaniem wędlin. To też dzięki temu możemy, dzięki tym naszym produktom, dzięki temu wszystkiemu, muszę powiedzieć u siebie, możemy to wszystko sponsorować. Jeszcze raz gratuluję wszystkim zwycięzcom, wszystkim nagrodzonym. Bardzo dziękuję za wspaniały występ. Serdecznie dziękuję Państwu, organizatorom, za to, że tworzycie takie konkursy, za to, że wzbogacacie naszą ofertę szkolną konkursu. Uczymy dzięki temu dzieci kreatywności, uczymy pracy w grupach, uczymy odpowiedzialności, a przy tym wszystkim jest dużo dobrej zabawy, dużo radości, bo przecież ta radość będzie towarzyszyć aż do świąt. W każdej z tych szkół choinki pięknie udekorowane na pewno umilają ten codzienny szkolny czas. My spotykamy się tutaj z przedstawicielami Cedrowu po raz drugi. Okazją była zwycięska palma ubiegłoroczna do spotkania, także bardzo serdecznie dziękujemy, że Państwo doceniacie tutaj pracę naszych dzieci we współpracy z nauczycielami oczywiście. My na pewno te nagrody, które pieniężne nagrody, które są też ogromną motywacją, mądrze na pewno spożytkujemy. W ubiegłym roku chciałam wspomnieć, na pierwszym piętrze uruchomiliśmy radiowęzeł ku radości dzieci i młodzieży. W tym roku trudno mi to zaplanować, ale myślę, że damy propozycję taką, żeby to dzieci zgłosiły jakieś pomysły w porozumieniu z wychowawcami i zapewne uatrakcyjnimy środkami dydaktycznymi, grami oddziały przedszkolne, świetlice czy też klasy z edukacji wczesnoszkolnej. Ale będzie to odzew na pewno pomysłów naszych uczniów. Także bardzo dziękuję. Co roku by się wydawało ten sam konkurs, jednak inicjatywa należy do naszych młodych uczestników tego konkursu. Muszę powiedzieć, że tegoroczna choinka, która jest wykonana przez szkołę podstawową w Ciechanowie imienia Jana Pawła II, jest wspaniała. Zwracam uwagę na jej fajne wykonanie, dużo własnej inwencji, dużo własnej pracy, jak i również elementy związane z firmą Cedro, bo jakby nie było, w centralnym miejscu są umieszczone piękne bombki Gobartu. O ile dobrze pamiętam, to jest trzecia edycja tego konkursu. Ja chciałam podkreślić, że uczestniczymy we wszystkich konkursach, zarówno na najładniejszą choinkę, jak i palmę wielkanocną. No akurat jesteśmy po raz drugi szczęśliwymi zwycięzcami. W tym przypadku, jeśli chodzi o choinkę, to myślę, że wszystkie dzieci choinkę lubią ubierać. Skoro dzieci w szkole podstawowej mamy około 500,
to najważniejsza rola i pomysły tkwią w dzieciach. Myślę, że dzięki temu mamy okazję zobaczyć tą kreatywność dziecięcą, pomysły. Zapewne to się dzieje we współpracy z nauczycielami, ale dzieci pracowały zespołowo, a to powinniśmy przede wszystkim kształtować wśród naszych dzieci. No, efekt jest taki, że powiem panom, że w pierwszym dniu to tutaj ławeczki mieliśmy ustawione, ponieważ musieliśmy troszkę zablokować dostęp. Te ławeczki były przez cały niemal dzień oblegane przez dzieci, więc widać było tę radość, radość ze wspólnie wykonanego zadania. A skoro jeszcze tak nagrodzone, no to myślę, że jest to motywacją do udziału w kolejnych konkursach.